Niech to będzie szlak. Przykro mi, panie, że Wenandy zawiedli. Jednak zdeklarowali się. Może wyżej się na nich. W końcu nie wykonali zadania. Nic mi to nie da. Żadnych rezultatów. Nic a nic. Dotyl, uprowadź dziewczynę. Potem wezwij mnie. Wykonamy to po cichu. Ery, wszystko dobrze? Przez resztę obrad byłeś strasznie nieobecny. Wszystko dobrze, tylko coś nie daje mi spokoju. Co takiego? Nie wiem, czy ty też tak masz, ale od pewnego czasu mam dziwne przebłyski świadomości. Widzę rzeczy, które nie zdarzyły się w tym życiu. Czemu podkreślasz w tym życiu? Bo miało one miejsce w innym. Przecież to niemożliwe, by widzieć poprzednie życie. Jednak możliwe. Zwykłym ludziom objawia się to podczas zjawiska déjà vu lub snu. Mi na przykład objawia się w każdym momencie mojego życia. Sam przez chwilę nie wierzyłem, ale jak te wspomnienia zaczynały dawać mi odpowiedzi, to zaczynałem wierzyć. Znów okej. Ile razy mam cię stąd wyciągać? Naucz się kontrolować w końcu. Gdybyś nie kazał Ramzesowi się odwalić, to może byłoby lepiej. Nie zadawaj się z nim, bo to nie pomoc, wierz mi. Ramzes to straszny wrzut na dupie. Lepiej naucz się sam, niż z jego pomocą. Oj, no tak, bo twoja gówno mi daje. Pamiętaj, o czym ci mówiłem. Po jej śmierci. Nie kozacz, bo się nie zawaham. Muszę. Daj go dobro. Co ty wyprawiasz? Ratuję ci życie. Marsyl. Wybacz, braciszku. Wszystko dla twojego dobra. Można? Tak, wejdź, tak nic nie robię.
I jak? Powiedzmy, że nieco lepiej. Nawet lepiej mówisz. Dobrze, że się poprawia. Mam coś, co może bardziej pomóc. Gwiznęłam to Marcelowi. Marcelowi? Tak. Znasz go? Nawet zbyt dobrze. Ale z góry mówię, że nie pałam do niego jakąś wielką sympatią. Coś się między wami wydarzyło? Brawo, Sherlocku. Rozumiem, żeby lepiej nie poruszać tego tematu. Dobrze rozumiesz. Dobrze, to na razie tyle. Nie wykonuj gwałtownych czynności, a najlepiej odpoczywaj. Jak tylko będzie to możliwe. Dobrze, to sprawdziliśmy. To. No weź, ja się wystraszyłem, a to tylko shop. Co tam masz? Ej! Tak, to pamiętam. Co? Marcel, wszystko gra? Muszę iść. Marcel! Gdzie ja jestem? Mój łeb. Dla twojej wiadomości jesteś w starej szopie. Detiel. A raczej... Aren. Nigdy. Tak do mnie nie mów. Ostatni raz, gdy cię widziałam, był ze mną Raymond, który rozpoznał cię. Aren. To twoje prawdziwe imię. Przestań. Po prostu przestań. Nie wiem, co Sirion ci zrobił, ale postaram się to odkręcić. Łączy to w głowie! Cholerne przekleństwo! Przez moment będzie bolało, ale potem poczujesz ulgę. Co tu robisz? Zabiorę go stąd. Dokąd go zabierzesz? Tam, gdzie spokojnie się wykuruje. Czekaj tu, zaraz po ciebie przyjdą.
Delilah. Hej, chyba mu pomogłam. Komu? Detielowi. Wróć Arenowi. Ciekawe, jak się poznali. Panie, chcę słyszeć tylko dobre wieści. Detiel zawiódł. Panie, czy ja zawsze muszę wszystko robić sam? To będzie dziewczynka. Serio? Skąd wiesz? Mam przeczucie. Czuję, że to będzie dziewczynka. A myślałaś już nad imieniem? Właśnie mam z tym problem. A ty masz coś w głowie? Może... Minera. Minera. Podoba mi się. Szkoda tylko, że urodzi się w tym złym czasie. Nie chcę tego dla niej. Wolałabym, żeby się nie urodziła. Ja też chcę dla niej jak najlepiej. Ale jako przyszła matka nie powinnaś mówić takich rzeczy. Wiem, ale to nieodpowiedni czas i miejsce. Za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wracajmy już.